trzeba przejść? Nie? No wszędzie, radzi miasta. Nie wiem. Jest wśród nas ktoś, kto wspólnie nas tutaj gromadzi w Teatrze Witkacego. Ktoś, kto przemierzył, przejechał na kładzie cały świat, a nawet cały świat wyprzedził o kilkanaście długości. Miłośnik Podhala, od bardzo dawna zakochany w tym regionie, zakochany w tych ludziach, którzy tutaj tworzą tę społeczność, górali, ludzi gór, sportowców oraz ludzi sztuki. Człowiek otwarty na potrzeby innych, starający się te potrzeby w miarę możliwości spełniać. Człowiek skupiający wokół siebie ludzi kreatywnych, którym nieznane jest słowo nie da się. Siemacha, Czyste Tatry, msza na Kasprowym to tylko nieliczne z wielu inicjatyw przez niego zapoczątkowanych. Człowiek o wielkim sercu. Tak, ale zanim przejdziemy do tego człowieka, o którym tak bardzo enigmatycznie mówiliśmy z Adrianną, pewnie Państwo się nie domyślacie, o kogo chodzi. No, na pewno nie. Najpierw zaproszę na scenę gospodarza tego miejsca, dyrektora Teatru Witkacego, pana Andrzeja Dziuka. Dobry wieczór. Drodzy przyjaciele, błogosławiony to czas. Błogosławiony to czas, ponieważ tu i teraz, w tym momencie, nasze człowiecze istnienie, pokorne, mizerne, przepełnione smutkiem, czasami boleścią, przemijaniem, to nasze człowiecze istnienie zostaje przemienione, uświęcone. Oto dzięki tajemnicy wcielenia słowa. Ten czas wymaga wielkiej ciszy. Rzecz w tym, żeby tej ciszy nie zakłócić, nie zagadać, nie zatupać, nie zamlaskać. Takiej ciszy, w której możemy usłyszeć ów głos. Ten, który to głos usłyszeli pastuszkowie pasący owce. Że chwała na wysokości, a na ziemi pokój ludziom. Ten głos, który mówi dzisiaj nam i mnie i każdemu z nas. Czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Moje serce przepełnia radość i wdzięczność. Radość dlatego, że jesteśmy tutaj razem, jesteśmy w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza. A wdzięczność? Wdzięczność wobec tego, dzięki któremu tu jesteśmy. O tym człowieku można powiedzieć bardzo dużo. Moi przyjaciele próbowali. Można mnożyć epitety. Odważny, dzielny. Ja lubię takie słowo, trochę zapomniane. Niezłomny. Ale jest jedno słowo, które dla mnie najwięcej znaczy i myślę, że najprecyzyjniej, najpiękniej oddaje jego istotę. Kochający. I cieszący się tym, że ową miłością, tą wielką miłością może i chce się dzielić. Kochający ludzi i dający się kochać. Panie, panowie, Rafał Sonik. Widać, jest nas dwóch. Dobry wieczór. Zasłaniaj mi brzuch, dobra? Poczekaj, zaraz ci dam. Dobry wieczór Państwu. Siódme spotkanie wigilijne w Teatrze Witkacego.
i to nie rok, który nas dzieli od poprzedniego, tylko długie, wyboiste, trudne, wymagające drogi, które musieliśmy w życiu pokonać, żeby znaleźć się tutaj po roku od poprzedniej Wigilii. O tym chciałbym parę słów powiedzieć. Kiedy się ostatnio tutaj widzieliśmy, nie miałem pojęcia, co się stanie choćby na początku stycznia na Dakarze. Za każdym razem wiem, bo mi o tym piszecie i mówicie, że jadą ze mną bardzo dobre, najpiękniejsze, serdeczne, przyjacielskie, cudowne wasze emocje. I oczywiście wiara w to, że będziemy tam bezpieczni. Dakar to jest taki symbolicznie przeżyty czas, takie skondensowane do 2-3 tygodni życia. Ze wszystkimi, albo prawie wszystkimi wydarzeniami, które w naszym życiu rozciągają się na wiele lat, tam zdarzają się w bardzo krótkim czasie. Tym razem było tak, że 5 dnia Dakaru uległem wypadkowi, złamałem nogę. Nie wiedziałem, że ona jest złamana. Wiedziałem, że chrupnęło i że bardzo boli. I że puchnie. Miałem ogromne szczęście, że to nie było złamanie otwarte, bo gdyby było otwarte, to prawdopodobnie nie mógłbym w ogóle chodzić ani stać, ponieważ wtedy poprzecinane byłyby nerwy, ścięgna, stawy w takiej operacji interwencyjnej, która ma na celu uratowanie kończyny od amputacji. Mogłem wezwać helikopter, który zabrałby mnie z pustyni, z tego miejsca, gdzie to się stało, albo jechać dalej. Żeby dojechać do kolejnego biwaku, musiałem pokonać prawie 500 kilometrów. W jakimś stopniu oczywiście w szoku, ale też już na tyle przytomny, że wiedziałem, że to i duże ryzyko, i duży ból, ale zdecydowałem jechać dalej. Straciłem oczywiście wszystkie pozycje w międzyczasie, bo jechałem wolniej, nie mogłem sobie w różnych miejscach poradzić, nie mogłem zmieniać biegów tą nogą i tak dalej. Kilkadziesiąt kilometrów dalej czekała Karolina na mecie odcinka specjalnego, a na początku tak zwanej dojazdówki. Poczułem, że sprawię im zawód, że będą rozczarowani, bo wiedzieli jeszcze chwilę wcześniej z takiego systemu monitorującego, że jadę w czołówce, jechałem drugi, może trzeci wtedy. Było mi przykro, bolało, ale było mi przede wszystkim przykro. Było mi też przykro, co powiem wam, jak się zobaczymy. Jednak dopóki mózg, umysł decyduje o tym, co robimy, wiedziałem, że nie stanę tam, nie poddam się i będę jechał aż do przynajmniej tego biwaku prawie 500 kilometrów dalej. Dzisiaj po bez mała roku od tamtego momentu chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że dajecie mi taki rodzaj emocji, który, nie chcę powiedzieć niezłomność, ale niełatwą złomność wywołuje. Wiem, że bardzo, bardzo chcę być znowu na Kasprowym z wami na mszy, co roku na przełomie kwietnia i maja. Wiem, że bardzo, bardzo chcę przytulić naszych kochanych seniorów w czerwcu i wiem, że jeszcze bardziej chciałbym i chcę, i jestem zdeterminowany, żebyśmy spotykali się w Teatrze Witkacego co roku, w grudniu. Bo jest to jeden z najpiękniejszych momentów w roku. I choćby droga była trudna, wyboista, naprawdę wymagająca, choćby było to więcej niż tylko 365 wyrwanych z kalendarza kartek, to jednak wartość, którą dostaję od was tutaj i którą mam wrażenie dajemy sobie też nawzajem, jest usprawiedliwia każdy wysiłek. Mamy dzisiaj zupełnie wyjątkową Wigilię dla was. Nie widziałem ani próby, ani tym bardziej tego, co się tu na scenie wydarzy. Pomysł narodził się po poprzedniej, jeszcze w grudniu ubiegłego roku.
właściwie uznaliśmy ten pomysł za szalony, ale uznaliśmy, że jeżeli były tu już przepiękne spektakle, bo pewnie część z Państwa widziała przynajmniej kilka z dotychczasowych tutaj wydarzeń, uczestniczyła w nich, to że warto spróbować zrobić coś jeszcze bardziej nowatorskiego, jeszcze coś innego wobec tego, co przeżywaliśmy wcześniej. Ja mam taką tezę, zobaczycie sami, czy ona się potwierdzi. Chcę dlatego powiedzieć ją, zanim rozpoczniemy. Intencją tego pomysłu było, żeby powiedzieć ciekawą prawdę o nas, o tym, jacy jesteśmy, z czego składa się życie, że życie to nie tylko te uroczyste momenty, kiedy siadamy do stołu, przeplecione monotonną, mniej lub bardziej pracą, czasem sportem czy innymi pasjami, ale że życie jest bardzo bogate, że składa się z wielu przeróżnych sytuacji. I mam trochę ciarki, jak o tym mówię, ponieważ jest to absolutny eksperyment. To nie jest spektakl. To nie jest wyreżyserowany utwór artystyczny. To jest coś, co powstawało na żywo i z wielką nadzieją na Wasze wrażenia, na mocne, dobre, cudowne Wasze wrażenia. Zaczynajmy. Zdaje się, że mamy w planie jeszcze coś wcześniej. Jeszcze moment, nie zaczniemy. Rafał Soli. Nie do końca wiem, o czym Rafał mówi tutaj o tej nowatorskości. Chyba cały czas pije do tych żarówek. No trudno, jeżeli tak, to czuję się naprawdę szczęśliwy. Czas zacząć nasz wigilijny wieczór. Wigilia dla przyjaciół Kasprowego, Anno Domini 2018.
Kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazny obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość. Jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie. Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Przed Państwem jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny zespół Trybunie Tutki! Zasnął ona.
Mirosław Rajd. Thank you.
się w takim chłopcu, co na skrzypcach grywa. Jak się kochać, mam nim dalej, nie na nic im nie gro. Kochać się w takim chłopcu, idący w boku lasu. Jak się kochać, mam nim dalej, nie idący w łapańcu. Thank you.
Już się dzieci pojawiły.